Słowo Boże mówi nam o terminie wszelkie ciało. Chciałbym, żebyśmy zwrócili teraz uwagę na ten termin wszelkie ciało, inaczej mówiąc, cała ludzkość. I jeśli tak, cała ludzkość, to postawmy sobie pytanie, jakie są Boże zamiary względem całej ludzkości? By na to pytanie odpowiedzieć, zerknijmy najpierw do wspaniałego proroctwa zapisanego w Księdze Izajasza, 40 rozdział, do którego nawiązywał Jan Chrzciciel, zwiastując, że wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże, jak mówi Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 6 werset. Wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże. Ewangelia według Łukasza, 3 rozdział, 6 werset. Werset ten nie mówi, że wszyscy albo większość dostąpi zbawienia, teraz czy później. Niestety, choć jest to smutne, choć Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to wprost przeciwnie. Kiedy Pan Jezus Chrystus był pomiędzy ludźmi, ucieleśniał to zbawienie Boże. Mogło być ono widoczne dla każdego. W Panu Jezusie Chrystusie, w Nim została objawiona łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Księdze List Tytusa, 2 rozdział, 11 werset. Dlatego też proroctwo Izajasza może być skierowane do ludzi z każdego języka i narodu. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Tak mówi Izajasza, 45 rozdział, 22 werset. Rzeczywiście, nadejdzie taki dzień, gdy wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże i każde kolano się przed Nim ugnie, a wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bo tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Filipian, 2 rozdział, 9 do 11 wersetu. Wówczas skłonią się przed Nim nawet przebywające w jeziorze ognistym rzesze tych, którzy nie pokutowali, nie uwierzyli w Pana Jezusa, ponieważ Panu Jezusowi została dana władza nad wszelkim ciałem, jak mówi werset z Jana, 17 rozdział, 2 werset, oraz 1 Koryntian, 1 rozdział, 26 do 29 wersetu. Z drugiej strony, Bożym zamierzeniem w stosunku do wszelkiego ciała jest to, by nikt nie chlubił się w Jego obecności. On celowo wybrał do zbawienia ludzi prostych, słabych, nieuczonych i pogardzanych przez świat. Jeśli nawet pośród wywołanych są tacy, których uważa się za szlachetnych, mądrych i możnych, to werdykt ciągle pozostaje ten sam. Nikt nie może się chlubić przed Bogiem. Humaniści i wszelkiego rodzaju religijni przywódcy spotykają się z tym, że to jest dla nich za trudne. Można powiedzieć, że przewracają się, potykają się o to już od czasów Kaina. Akceptują chętnie każdą rytualną ofiarę, każdą formę religijności. Moralność, braterstwo, a nawet różne formy pobożności, pod warunkiem jednak, że zostanie zachowane coś z ludzkiej chwały. Nawet prawdziwi chrześcijanie mogą czasem przeskoczyć na tę humanistyczną platformę, myśląc, że ich ludzkie działania po nawróceniu wnoszą coś do ich niebiańskiego stanowiska. Jak zdeterminowane są istoty ludzkie, by za wszelką cenę zachować choćby strzęp chwały dla siebie, strzęp chwały pierwszego człowieka. Lecz nie jest to możliwe, bowiem chwała pierwszego człowieka na skutek chytrego ataku wroga rozsypała się w pył w ogrodzie Eden. Co więcej, po okresie trwającej ponad 4000 lat próby, która była dramatyczną historią niewierności człowieka,
Scena na Golgocie potwierdza również znów ten sam werdykt. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, jak mówi nam Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Jednak to samo wszechmocne dzieło Golgoty stało się podwaliną powstania nowego rodzaju ludzi, ogromnej rzeszy tych, którzy zostali odkupieni dla Boga przez krew Chrystusa z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, bo to poświadcza nam objawienie Jana, 5 rozdział, werset 9. Złączeni z drugim człowiekiem, Panem z nieba, o Panu Jezusie, tak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 47 werset. Więc połączeni z Panem z nieba, z wdzięcznością przyjmują światło poznania chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym, o czym możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Całym sercem, akceptując werdykt, że chwała należy się jedynie Bogu, przyłączają się do pełnego zachwytu uwielbienia starotestamentowego męża wiary. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat, i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w 1 Kronik 29:11. Pierwsza Księga Kronik. Ciało to też naturalne więzi. Ciało jest naturalnymi więzami. Trzecia grupa stwierdzeń Słowa Bożego odnoszących się do ciała przedstawia właśnie ciało jako naturalne więzi. Pierwsze takie miejsce, które chciałbym tu przeczytać, to jest Mateusza 19, rozdział 5, werset. I będą dwoje jednym ciałem. Także mamy Rzymian 1, rozdział od 1 do 3 wersetu. O Jezusie Chrystusie, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida. A także Rzymian 9, rozdział 3, werset. Braci moich, krewnych moich według ciała. Także Filipian 3, rozdział 3, werset. My bowiem jesteśmy obrzezani w ciele, ufności nie pokładamy. A także Filemona 16, werset. Brata umiłowanego, tak według ciała, jak i w Panu. Podobnie jak już wcześniej zauważyliśmy dla innych aspektów ciała, tak i tutaj to cytaty odnoszące się do terminu ciało nie mówią o nim jako o czymś złym. Pierwotne nauczanie Słowa Bożego jest takie, że ciało ma właśnie te cechy. I podstawowe, naturalne więzi pomiędzy ludźmi, takie jak małżeństwo czy rodzina, zostały ustanowione przez Boga jeszcze przed upadkiem człowieka i Bóg ich nigdy nie unieważnił. Bóg raduje się, widząc, że członkowie rodziny darzą się wzajemnym szacunkiem i udzielają sobie wsparcia. Choć z chwilą nawrócenia wchodzimy w jeszcze bliższe i głębsze więzi duchowe w rodzinie Bożej, to nadal możemy cieszyć się z przywilejów i z odpowiedzialności, które wynikają z naszych naturalnych więzi ludzkich. Paweł apostoł idzie o krok dalej, kiedy w liście do Rzymian w rozdziale 9 ubolewa nad nienawróconym Izraelem swymi krewnymi według ciała. Dobrze wiedział, co w przeszłości przemawiało na ich korzyść, jak również to, że odrzucili Mesjasza. Widział ich obecną ślepotę i przyszłą odnowę jako narodu. Choć możemy zdumiewać się nad dosadnością języka, którego używa apostoł Paweł, a był gotów zostać z powodu nich odłączony
od Chrystusa, to jednak zauważymy Jego pragnienie, by zostali oni zbawieni. Byłoby dobrze, gdybyśmy i my mieli takie nastawienie w stosunku do swoich bliskich, którzy żyją jeszcze bez Boga i bez nadziei w tym świecie. Czy usilnie pragniemy ich zbawienia? Warto także zastanowić się nad korzeniami. W ostatnim takim aspekcie na temat ciała możemy powiedzieć, że temat naturalnych, cielesnych więzi jest powiązany z więzami rodowymi i pewnej obsesji na temat korzeni. Od czasu fenomenalnego sukcesu książki Aleksandra Haleja i serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem, wiele osób zaczęło intensywniej przeszukiwać swe drzewa genealogiczne, zapiski rodzinne i stare albumy ze zdjęciami, a ponieważ czas nakłada aureolę nawet na głowy zwykłych ludzi, to również i twój pradziadek stał się dla twojej rodziny być może swego rodzaju legendą, gdyż brał udział w jakiejś tam ważnej awanturze. Być może. Dla tych, którzy swe nowe korzenie odnaleźli w Chrystusie Jezusie, rodowody nie stanowią już żadnego problemu. Jeśli bowiem ktoś miałby się chlubić swym pochodzeniem, to zapewne mógłby nim być apostoł Paweł, który powiedział o sobie: obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków. List do Filipian, 3 rozdział, 5 werset. Jednak nic mu to nie dało. Wyraźnie stwierdza, że nawet to, co naturalnie było dla niego korzyścią, uznawał ze względu na Chrystusa za szkodę. Kiedy sobie uświadomimy, że jedyną prawdziwą podstawą zaufania chrześcijanina są jego duchowe relacje w Jezusie Chrystusie, będziemy mogli razem z apostołem Pawłem radośnie zawołać: my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. List do Filipian, 3 rozdział, werset 3. Jeśli nie jesteś jeszcze całkowicie pewny, że po śmierci, twojej śmierci, śmierci twojego ciała, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to najprawdopodobniej musisz wziąć pod uwagę, że być może idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, ten jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Przestań wierzyć sobie w kwestii zbawienia wiecznego, w kwestii życia wiecznego. Zacznij wierzyć Jezusowi, Chrystusowi. Przestań ufać samemu sobie w kwestii zdobycia nieba, na które nie zasłużyłeś, tylko zaufaj Panu Jezusowi, Chrystusowi, bo Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.